krok po kroku. Przywiązujemy się do tego, co najbliższe. W sposób, w jaki do ludzi zawsze przywiązują się psy oraz reszta ulubieńców. Tak jest też w naszym kręgu kiosków, wielkich dziur w chodniku, opustoszałych salonów fryzjerskich, przyjaznych aptek, gdzie zostawiamy najwięcej pieniędzy, pogiętych kontenerów, wystawnych parkingów i cygańskich taborów, straganów oferujących człowiekowi co naprawdę potrzebne, sklepików, które nas zaopatrują w nostalgię, gdy ośmielimy się wreszcie dokądś wyjechać. To nie urojenie. Naprawdę nie żyjemy, jeśli się nawzajem nie zapytamy każdego dnia pod sklepem Synteza, co tam u nas, czy dziecko w końcu znalazło pracę, jak mama wytrzymuje wszystkie te szalone zmiany pogody, jak oni się nie wstydzą pleść wciąż takie bzdury w parlamencie. Czy słyszeliście? Ponoć detergent jest sporo tańszy w innej samoobsłudze. Owszem, ale kto aż tam się wybierze? Tutaj jest bliżej. Przecież i tak coraz mniej wydajemy. Nas czworo, częściej dwoje, dwie. Ja sam z moim kotem nawet nie odczuwam ruchu dinara w górę czy w dół. Na jedno wychodzi.